takie okoliczności przyrody sprawiły, że w 2016 antyestablishmentowy deweloper nowojorski ku ogólnemu zaskoczeniu wybrany został prezydentem USA, czyli przywódcą świata zachodniego. Teraz zebrał ponad 71 milionów głosów, około 7 milionów więcej niż poprzednio, co zapowiada długi żywot trumpizmowi, z czym oswoić będzie musiała się w końcu także oporna nadal Europa. Priorytetem Waszyngtonu pozostanie zapewne zakodowane już głęboko, najpierw Ameryka. Międzynarodowe zobowiązania USA będą nadal ograniczane, zaś Unia Europejska postrzegana będzie przez Waszyngton głównie pod kątem sojuszu w blokowaniu Chińczyków, Rosjan, Persów i innych dżihadystów. Być może w ramach gestu dobrej woli, choć to wydaje mi się wątpliwe, Biały Dom zdecyduje się najwyżej na ponowne przystąpienie do pakietów klimatycznych. Wszystkie te względy powinny skłonić Europejczyków do daleko idącej zmiany preferencji strategicznych, gdyż w przeciwnym razie, według mnie, z transatlantyckiego partnerstwa będą nici.